Choroby kręgosłupa są obecnie chorobą cywilizacyjną. Powstają na podłożu zmian przeciążeniowych kręgosłupa, które wynikają głównie z siedzącego trybu życia, niskiej aktywności fizycznej, otyłości w społeczeństwach zachodnich, ale niestety również znajdujemy tutaj czynniki genetyczne wpływające na powstanie i przebieg chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa. Ważną rolę w profilaktyce chorób kręgosłupa ma aktywność fizyczna. Nieoceniona również jest tutaj pomoc rehabilitantów, którzy często latami potrafią zatrzymać postęp choroby, chroniąc pacjenta w ten sposób przed ostatecznym leczeniem operacyjnym. Niebagatelna jest tutaj aktywność fizyczna, czyli wkład własny chorego w zdrowie. Również kontrola wagi przez pacjenta przekłada się bezpośrednio na możliwość zatrzymania choroby zwyrodnieniowej. Dbanie o szeroko rozumianą aktywność fizyczną, kontrolowanie masy ciała, unikanie garbienia się, zażywanie regularnego ruchu pomoże uchronić młodemu człowiekowi w wieku dojrzałym przed następstwami chorób kręgosłupa, może pomóc uniknąć w późniejszym okresie leczenia operacyjnego.